Zastanawiając się nad dzisiejszą Ewangelią, zadałem sobie pytanie, w jaki sposób patrzę na prawo. Jeśli podejdę w sposób bezwzględny, traktując każdy przepis tak, jak został zapisany, stanę się bezdusznym człowiekiem. Jeśli zacznę coś zmieniać, żeby to prawo było bardziej wygodne dla mnie, zacznę uchylać prawo Boże. Jezus powiedział, że nie przyszedł niczego zmieniać. Z niczego nie chciał rezygnować, ale przyszedł prawo wypełnić w każdym najmniejszym znaku. Jezus nie neguje prawa ani faryzeuszy. Stawia jednak wobec swoich uczniów i nas większe wymagania. Nowa sprawiedliwość i doskonałość, którą głosi, musi przewyższać doskonałość faryzeuszy. Doskonałość faryzejska polegała przede wszystkim na nienagannym zachowaniu prawa i na nadmiernym koncentrowaniu się na formach zewnętrznych. Często gubiono przy tym wnętrze, serce, miłość. Gdy przyjrzymy się posłudze Jezusa, Jego nauczaniu, zobaczymy, że jest wiele momentów, kiedy to prawo nagina. Jako Żyd praktykujący zachowywał przepisy, ale w niektórych przypadkach nad przepisami stawiał miłość. Miłość do człowieka. Miłość, która potrafiła podnieść ubogiego, która zwracała do społeczeństwa trędowatego. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak powstaje papier. Nie zawsze jest stworzony z czegoś czystego. W dobie recyklingu i innych ekologicznych wymysłów do produkcji używa się nie tylko makulatury, ale i brudnych szmat. Gdy podda się je odpowiedniemu procesowi, w efekcie końcowym otrzymamy śnieżno-biały papier, który możemy zapisać nową historią. Ta wrzutka o papierze pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest prawo dla nas wierzących, w świetle dobrego Boga. Bóg bierze nas z całym naszym brudem i przemienia w nowe stworzenia. Kiedy przyjmujemy Jezusa, stajemy się duchowo inni niż wcześniej. Nasze serce pod wpływem działania Jezusa zmienia się. I patrzymy nie tylko przez pryzmat prawa, ale w to prawo wkładamy także nasze serce, nasze uczucia, emocje i miłosierdzie. Dlatego Jezus, zachowując przepisy, czasem odstępował od nich, żeby uratować człowieczeństwo. Bowiem działając tylko zgodnie z przepisami, możemy uczynić wiele krzywdy. Gdy zabraknie miłosierdzia, wkradnie się w to miejsce grzech i śmierć. Niestety mamy pokusy, żeby coś układać po swojemu, przez co wychodzą mniejsze lub większe nieszczęścia. Jeśli człowiek chce układać świat bez Boga, tylko według własnego rozumu i po swojemu, wtedy kończy się to dla niego upadkiem i poranieniem wielu osób. Słowa Matki Teresy z Kalkuty niech będą zwieńczeniem. Żaden człowiek, żadna ustawa i żaden rząd nie mają prawa stać na przeszkodzie mnie lub komukolwiek innemu, jeżeli wybiorę religię, która da mi pokój, radość i miłość. Nie czekaj na przywódców. Zrób to sam, człowiek człowiekowi. Niech nikt, kto przychodzi do ciebie, nie odchodzi bez poczucia, że stał się lepszy i szczęśliwszy. Każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu. Do tego nie potrzebujemy żadnego nakazanego przez ustawy, czy zakazy, czy nakazy prawa. Obowiązki wobec naszego życia nie są nakazem prawa, ale wynikają z naszego człowieczeństwa. Każde prawo, które służy człowiekowi, powinno być szanowane i praktykowane. Jak pisał Jan Paweł II, każde prawo ustanowione przez ludzi o tyle ma moc prawa, o ile wypływa z prawa naturalnego. Jeśli natomiast pod jakimś względem sprzeciwia się prawu naturalnemu, nie jest już prawem, ale wypaczeniem prawa.